Daniel Siwiec. Nowoczesny inwestor. Jak skutecznie zarabiać na nieruchomościach. Czyta Tomasz Kućma. Wstęp. Historia. Inwestowanie w nieruchomości dla wielu osób jest niedoścignionym marzeniem. Często wydaje się, że na takie inwestycje mogą sobie pozwolić jedynie najbogatsi. Ci, którzy mają wolną gotówkę i szukają sposobu jej dobrego zainwestowania. W tej książce chcę cię przekonać, że do inwestowania w nieruchomości i budowania dzięki nim bogactwa nie trzeba być milionerem. Na początek chcę opowiedzieć swoją historię. Po jej wysłuchaniu przekonasz się, że wiem o czym mówię. Byłem zwykłym chłopakiem, handlowcem jakich wielu. Moje życie dzieliło się na pracę i dom. Codziennie to samo. Wstawałem rano, szedłem do pracy, wracałem do domu, czasem imprezowałem i spotykałem się ze znajomymi, potem szybkie spanie i znów rano do roboty. Mijał dzień za dniem, a ja, choć byłem dobrym handlowcem, czułem, że idąc tą drogą nie realizuje swojego potencjału. Zaczynałem sobie powoli zdawać sprawę z tego, że handlowców, dobrych handlowców takich jak ja, jest wielu. Miałem dobrą pracę, ale. Coraz bardziej uświadamiałem sobie, że podążając aktualną drogą, nie zdobędę tego, czego bym chciał. Gdy osiągałem kolejne szczeble swojej handlowej kariery, coraz bardziej docierało do mnie, że moja drabina stoi przy zbyt niskim budynku. Moja praca, choć ciekawa, nie dawała mi nawet szansy na to, żeby osiągnąć bogactwo i poczuć się niezależnym. Czułem się tak, jakby ktoś, nieświadomie i niecelowo, Powoli podcinał mi skrzydła. Zacząłem wracać do swoich marzeń z dzieciństwa, a musisz wiedzieć, że już jako mały chłopiec chciałem być biznesmenem. Inne dzieciaki marzyły o tym, by zostać strażakiem, policjantem czy piłkarzem, a ja chciałem mieć własny biznes. Pierwszym krokiem do realizacji tego marzenia było posiadanie nesesera. Takiego, jakie w ówczesnym czasie nosili biznesmeni. Nie wiem, czy pamiętasz, że na początku lat dziewięćdziesiątych każdy szanujący się przedsiębiorca, zwany wtedy często prywaciarzem, miał swój neseser. Miał taki mój tata i chciałem mieć taki również ja. Marzyłem o nim długo. Prosiłem rodziców, żeby mi go kupili. Musiałem być bardzo przekonujący, bo w końcu się zgodzili. Dostałem swój wymarzony neseser. Uwielbiałem go. Nie używałem go tylko do zabawy, chodziłem z nim nawet do szkoły. Tak, to właśnie w nim nosiłem swoje książki, zeszyty i śniadanie. Używałem go także jako sanek i zjeżdżałem na nim z górki. Zdarzyła mi się również dość kłopotliwa przygoda, bo neseser ten, jak każdy ówczesny profesjonalny neseser, był zamykany na zamek szyfrowy. W skupieniu ustawiałem kolejne cyferki, by zabezpieczyć jego zawartość i mieć pewność, że nie dostanie się ona w niepowołane ręce. Aż pewnego razu w szkole okazało się, że nie mogę otworzyć walizki, bo zapięcie się zacięło. Nie mogłem wyjąć zeszytu z zadaniem stroju na WF, co oczywiście spowodowało nieprzyjemne konsekwencje i problemy w szkole. Jak się domyślasz, ośmiolatek idący do szkoły z NSR-em wzbudzał zainteresowanie. Koledzy wytykali mnie palcami, śmiali się ze mnie. Nie miałem też łatwo z nauczycielami, którzy także komentowali mój pomysł, nie zawsze przychylnie. Ja jednak nie zważałem na to. Miałem swój wymarzony neseser i liczyło się dla mnie tylko to. Byłem bardzo szczęśliwy, bo jak mi się wtedy wydawało, zrobiłem pierwszy krok do realizacji marzenia o swoim biznesie. Te marzenia wróciły do mnie jak bumerang, gdy praca handlowca przestała mi wystarczać. Zacząłem więc szukać swojej drogi biznesowej. Wiedziałem, że tylko posiadając własny biznes, uniezależnię się finansowo i nie będę miał ograniczeń. Chciałem być niezależny, chciałem móc sam decydować o sobie i uwolnić się od szefów, którzy mówią mi co mam robić. Znałem wtedy tylko branżę spożywczą, ale nie widziałem w niej dla siebie miejsca. Złożyłem co prawda wniosek o dofinansowanie, chciałem otworzyć żabkę, ale na szczęście go nie dostałem. Szukając swojej własnej drogi, dużo czytałem. W jednej z książek znalazłem informację, że najlepszym biznesem są nieruchomości. To właśnie nieruchomości są tym elementem, który łączy ludzi bogatych. To właśnie w tej branży czasem wystarczy jeden dobry deal, żeby dużo zarobić. Postanowiłem więc dowiedzieć się o tym więcej i zapisałem się na szkolenie jedno, drugie, trzecie. Zacząłem stopniowo wchodzić w tematykę związaną z nieruchomościami i po pewnym czasie podjąłem ważną decyzję. Rzucam pracę i będę inwestował w nieruchomości. Jak słusznie przypuszczasz, rodzina bała się i odradzała. Zresztą trudno im się dziwić, bo musisz przyznać, że jest to co najmniej dziwne, gdy młody człowiek, 22-letni, mówi, że rezygnuje z pracy i od teraz będzie żył z nieruchomości. Inne osoby z mojego otoczenia również nie pomagały, a ci, którzy deklarowali wsparcie, miałem wrażenie, że robili to tylko z grzeczności. Ja jednak się nie poddawałem. Wytrzymałem tę presję, mimo że przez pierwsze miesiące nie zarobiłem nic i szukałem już nawet innej pracy. Na szczęście jej nie znalazłem i przez to wszedłem głębiej w tematykę nieruchomości. W chwili podjęcia decyzji o rzuceniu pracy, nie miałem innych źródeł dochodu, a jedynie około 50 tysięcy złotych oszczędności. Sporą część z tego wydałem na szkolenia dotyczące nieruchomości. Przez pierwszy rok nie zarobiłem żadnych pieniędzy. Szukałem okazji, ale nie mogłem jej znaleźć, bo nikt mi nie powiedział, w jaki sposób mam szukać i czym w ogóle jest okazja. Byłem z moją podręcznikową i szkoleniową wiedzą sam. Nie miałem mentora, który wprowadziłby mnie w temat obrotu nieruchomościami w praktyce. Na szkoleniach spotykałem jednak pośredników i te kontakty pozwoliły mi wykonać kolejny krok. Podjąłem decyzję, że zacznę pracę w biurze nieruchomości. Wykonując usługi dla klientów, dużo szybciej uczyłem się, poznawałem rynek i mogłem przy okazji znaleźć swoją wymarzoną okazję. Jak myślisz, udało mi się? Tak, masz rację, znalazłem tę pierwszą okazję, a także pierwszego klienta, któremu pomogłem wyjść z problemów. To właśnie ten pierwszy klient był dla mnie takim kopniakiem. To dzięki niemu uwierzyłem w siebie i w swoje możliwości. Zdałem sobie również sprawę z tego, że to, co wiem, to wiedza, która nie jest dostępna dla każdego uczestnika rynku nieruchomości. Dysponując tą wiedzą, mogłem więcej i to właśnie stanowiło moją siłę. Przestałem się bać zadłużonych nieruchomości. Zacząłem organizować własną agencję nieruchomości, zatrudniać pracowników, delegować zadania. Zapytasz teraz zapewne o moją pierwszą inwestycję. Oto ona. Zainwestowałem 30 tysięcy złotych i zarobiłem również 30 tysięcy złotych. I to wszystko w 4 miesiące. Widzisz? 300% w skali roku. Osiągnąłem to. Stosując jedną ze swoich strategii, która działa zarówno przy kwotach dużych, jak i małych, wykorzystując ją po trzech latach od zera zarobiłem swój pierwszy milion. Teraz wartość moich inwestycji liczona jest w milionach i opierają się one nie tylko na obrocie zadłużonymi mieszkaniami. Dziś na nieruchomościach w rok jestem w stanie zarobić tyle, ile jako dobry handlowiec na etacie zarobiłbym, pracując przez 30 lat. Chciałbym się podzielić z Tobą swoim doświadczeniem. Pokażę Ci strategię, dzięki którym będziesz mógł zarabiać na inwestycjach w nieruchomości. A jeśli już inwestujesz, to wskażę Ci sposób, którego jeszcze nie znasz, wierzę, że ta wiedza niedostępna do tej pory w książkach pomoże Ci w krótkim czasie zostać inwestorem z prawdziwego zdarzenia. Chcę, żebyś został inwestorem w nieruchomości odnoszącym sukcesy i osiągającym cele chcę, żebyś mógł prosperować i rozwijać się przez lata, a nawet jeśli tak zdecydujesz, mógł zostać milionerem, który swój majątek zbudował na nieruchomościach. Nieruchomości. Sukces zaczyna się w głowie. Czy pieniądze są w życiu potrzebne? Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, więc wiele osób używa tego sformułowania jako wymówki pozwalającej im zaniedbywać ten aspekt życia. Inni mówią, że wystarcza im to, co mają i nie chcą więcej, bo bogaci to oszuści i cwaniacy, a oni nie chcą do nich należeć. Jeszcze inni twierdzą, że mają tak mało, że zupełnie nie ma czym zarządzać. Można się zastanawiać, czy osoby te próbowały spojrzeć na to zagadnienie z innej strony. Czy zauważyły, że ludzie bogaci to często osoby stojące na czele fundacji, prowadzące szeroko zakrojone akcje charytatywne? To właśnie dzięki ich funduszom dzieje się na świecie wiele dobra, począwszy od dożywiania dzieci w Afryce, poprzez poszukiwanie remedium na raka, aż do prowadzenia badań nad ograniczeniem efektu cieplarnianego. Zauważ, że osoby te decydują się pomagać i często są naprawdę hojnymi i zaangażowanymi działaczami w założonych przez siebie fundacjach. Pozytywna moc sprawcza pieniądza to jednak nie tylko działania charytatywne, ale również rozwój. Zwróć uwagę, że w miejscach, w których pojawiają się pieniądze, ludziom żyje się lepiej. To właśnie dzięki pieniądzom powstają nowe miejsca pracy i infrastruktura, która przyciąga kolejnych inwestorów. Oczywiście, w tym wypadku inwestorzy również na tym zarabiają, ale wygrywają także inni ludzie, którzy dzięki pieniądzom bogatych mogą spokojnie żyć i nie martwić się o jutro. Pieniądze to także wybór. Im jest ich więcej, tym więcej masz możliwości wyboru. I to od Ciebie zależy, co z nimi zrobisz. Za każdym razem, kiedy otwierasz portfel, czy wyjmujesz kartę płatniczą, pokazujesz, jakie są Twoje wartości. Innymi słowy, wydane pieniądze to osobiste świadectwo Twoich priorytetów. Pieniądze same w sobie nie są ani złe, ani dobre, one po prostu mają moc odkrywania i odzwierciedlania. I jeżeli pieniądze odkrywają Twoją hojność lub skomstwo, lojalność lub jej brak, to Ty, a nie one, posiadasz te cechy. Czy widzisz teraz, że pieniądze dają ogromną moc sprawczą? Czy widzisz, że dzięki nim możesz pomóc innym, samemu na tym również zyskując? Czy zgodzisz się ze mną, że ich posiadanie może uczynić cię lepszym człowiekiem? Owszem, wśród milionerów znajdą się z pewnością także tacy, którzy są skąpi i chciwi i nie chcą się z nikim dzielić swoim bogactwem. Ogromna większość jednak taka nie jest. Więc warto porzucić ten stereotyp, spojrzeć na bogatego przychylniej i zobaczyć w nim człowieka. Zmiana mentalnego nastawienia pozwoli szybciej osiągnąć cel, jakim jest bogactwo. Trudno przecież do niego dążyć, postrzegając grupę ludzi, do której chce się należeć, jako bandę złodziei i krwiopijców. Nie można o nich tak myśleć, jeśli chce się do nich dołączyć. Trzeba zacząć od zmiany swojego nastawienia i dopiero wtedy można poważnie myśleć o tym, żeby stać się bogatym. Warto również zauważyć, że to właśnie brak pieniędzy stanowi najczęściej problem, a nie ich nadmiar. Bogactwo to jednak nie tylko stan posiadania, ale przede wszystkim stan umysłu. Już badania przeprowadzone na początku XX wieku przez Napoleona Hilla pokazały, że bogaci różnią się od osób biednych nie fizycznie, nie stanem wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim stanem umysłu. Bogaci wyznaczają sobie cel i z determinacją do niego dążą. Nawet jeśli na drodze do niego napotykają problemy, a zawsze napotykają, to traktują je jako lekcje i naukę, a nie jako powód do rezygnacji z obranego kierunku. Natomiast biedni często mają za mało wytrwałości w dążeniu do celu, rezygnują przy pierwszym niepowodzeniu i uważają, że to świat jest odpowiedzialny za ich sytuację, a nie oni sami. Paradoksem jest to, że mimo iż pieniądze szczęścia nie dają, to jednak gdybym zapytał dowolną osobę, czy chciałaby być bogata, to jestem pewien, że w zdecydowanej większości przypadków odpowiedź byłaby twierdząca. I choć każdy ma potencjał, by zostać inwestorem, to nie każdy nim będzie. Wielu ludzi nie osiągnie tego celu z prostego powodu. Myślą życzeniowo, a nie myślą o działaniu. To jest właśnie różnica. Podczas gdy życzeniowi marzą o finansowym sukcesie, działający robią wszystko, żeby go osiągnąć. Niektórzy ludzie myślą o wspaniałym życiu, a niektórzy nim żyją. Wszystko sprowadza się do sposobów, jaki myślisz, do tego, czy to myślenie prowadzi cię do podjęcia działania. Nowocześni inwestorzy w nieruchomości nie schodzą na boczny tor. Obserwują, jak rozwija się gra i wchodzą do niej, gdy tylko czują, że rozumieją, co się dzieje. Myślą o działaniu, podejmują działanie. Pamiętaj jednak, że świata nie obchodzi, czy jesteś milionerem to twoje życie i od ciebie zależy, co z nim zrobisz. Jeśli chcesz być milionerem, to musisz zrobić w tym celu wszystko, co jest możliwe. Bycie szczęśliwym i posiadanie pieniędzy to rozumienie, co za ich pomocą można osiągnąć. Wszyscy mamy priorytety w życiu: ludzi, którzy się liczą, rzeczy, które chcemy mieć. Pieniądze nie mają za zadanie zdefiniowania naszych priorytetów, tylko mają nam pomóc je osiągnąć. Pieniądze to tylko pieniądze. To po prostu środek, dzięki któremu dostajesz to, czego pragniesz. Naszym celem powinno być posiadanie jak najlepszych warunków do życia. Nie chodzi jednak o jak największy majątek, ale o wartości. Tego nie możesz kupić. Pieniądze jedynie odzwierciedlają twoje wartości, dlatego użyj ich do właściwych celów. Przychylny wiatr. Nie powieje temu, który nie wie, dokąd zmierza. Seneka. Sen Sposoby osiągnięcia bogactwa. Skoro już ustaliliśmy, że posiadanie pieniędzy jest stanem pozytywnym, to zastanówmy się teraz, jak możesz stać się bogatym. Sposobów osiągnięcia tego celu jest kilka. Oto one: Pierwszy: możesz zdobyć bogactwo, będąc wyjątkowo utalentowany, zdolny czy atrakcyjny. Przykładem są sportowcy, modelki, muzycy. Elementem łączącym ich wszystkich jest to, że ich droga do bogactwa wiąże się często z ogromnie ciężką pracą, potem i łzami, ale kluczowym czynnikiem w osiągnięciu sukcesu są ich naturalne zdolności, predyspozycje i talenty. Zauważ także, iż motywatorem, który skłania osoby utalentowane do działania, wcale nie są pieniądze, lecz pasja. To właśnie ona pobudza je do żmudnych, codziennych ćwiczeń i treningów, które w efekcie potrafią je zaprowadzić na szczyt kariery sportowej, muzycznej czy estradowej. Pieniądze pojawiają się w przypadku tych osób niejako przy okazji, i niestety, co tu dużo mówić, prawdziwe bogactwo trafia w rzeczywistości jedynie do niewielkiego procenta naprawdę bardzo utalentowanych ludzi. Jak widzisz, Dochodzenie do bogactwa tą drogą jest przeznaczone dla nielicznych, ale również nie stanowi celu samego w sobie. Celem jest realizacja pasji, a pieniądze są efektem bardzo ciężkiej, osobistej pracy. Co więcej, w tym przypadku zdobywanie pieniędzy jest ściśle związane z osobą utalentowaną i nie ma możliwości delegowania zadań. Drugi. Możesz stać się bogatym, mając szczęście, na przykład wygrywając na loterii czy w kasynie. Jest to oczywiście prawdopodobne, ale zastanów się, jakie jest prawdopodobieństwo, że wygrasz i że wygrana będzie na tyle duża, żebyś mógł za te pieniądze żyć w komforcie do końca życia. Musisz również wiedzieć, że przeprowadzone w USA badania na 35 tysiącach osób, które wygrały w loterii Fantasy V, dowiodły, że niemal co dziesiąta osoba w ciągu pięciu lat od wygranej roztrwoniła swój majątek. Co ciekawe, im wyższa wygrana, tym szybsza droga do bankructwa. Zwykle jest to wynik nadmiernej konsumpcji, życia ponad stan i braku myślenia o tym, że dobrze by było choć część z pieniędzy zainwestować. Osoby te po prostu nie były jeszcze gotowe, aby przyjąć takie bogactwo i nie umiały odnaleźć się w nowej sytuacji. Zamiast myśleć racjonalnie, działały emocjonalnie i wydawały pieniądze w euforii, gdyż prawdopodobnie nigdy wcześniej nie miały ich aż tylu. Taka droga do bogactwa jest więc nie tylko mało prawdopodobna, ale też zwykle nieskuteczna w dłuższej perspektywie. Po wygraniu na loterii jesteś co prawda przez jakiś czas bogaty, ale zwykle jest to stan przejściowy. A skoro słuchasz tej książki, to zakładam, że chcesz trwale zmienić swoją sytuację finansową. 3. Możesz stać się bogaty, gdy dostaniesz spadek. Oczywiście to jest możliwe tylko wtedy, gdy masz w rodzinie bogatych krewnych, lub gdy z jakiegoś powodu ktoś bogaty to właśnie ciebie postanowi obdarować swoim majątkiem po śmierci. Wiąże się to ściśle z punktem numer dwa, czyli ze szczęściem. Niestety, w sytuacji, gdy nagle dostajesz do dyspozycji większy majątek, również grozi ci to, że się pogubisz i stan bogactwa okaże się przejściowy. Możesz stać się bogaty, budując własny biznes. Przykłady takich milionerów jak Bill Gates, Steve Jobs czy Mark Zuckerberg bezsprzecznie świadczą o tym, że w taki sposób można osiągnąć ogromny sukces. Czynników, którego warunkują jest jednak bardzo wiele, począwszy od wyboru branży i czasu rozpoczęcia działalności. Jednocześnie wielu biznesmenów, którzy osiągnęli sukces poprzez zbudowanie wielkich biznesów, często podkreśla, że zakładając firmę, nie spodziewało się, iż odniesie ona aż taki sukces. Piąty. Możesz stać się bogaty inwestując. I to jest właśnie moim zdaniem najlepsza metoda uzyskania wolności finansowej. W przeciwieństwie do poprzednich sposobów, tym razem masz największą kontrolę i wpływ na to, Jaką drogą pójdziesz? Jeśli więc nie jesteś wyjątkowo utalentowany, nie masz szczęścia w grach losowych czy bogatej rodziny, postaw na inwestowanie, bo to ono daje największe szanse na osiągnięcie celu, jakim jest bogactwo i wolność finansowa. Musisz jednak zmienić tok myślenia. Sztuka budowania majątku polega na odrzuceniu swoich mitów i myśleniu w stylu milionera inwestującego w nieruchomości. Musisz dostrzec różnicę pomiędzy ludźmi bogatymi i biednymi. Ci pierwsi wyznaczają sobie cele i starają się je realizować, nawet jeśli po drodze napotykają problemy. Mają motywację i chcą działać, dlatego wszelkie przeciwności losu traktują jako lekcje i uczą się, żeby w przyszłości swoje porażki i problemy przekuć w złoto. Działają więc zgodnie ze starym przysłowiem, które mówi, że to, co usłyszysz, zapomnisz, co zobaczysz, zapamiętasz. A co zrobisz? Zrozumiesz. Dlatego nie stoją bezczynnie, lecz działają, bo wiedzą, że tylko działanie w kierunku obranego celu może ich do niego zaprowadzić. Zauważ także, iż osoby odnoszące sukces najczęściej mają pozytywne nastawienie do życia i nawet jeśli po drodze zdarzają im się problemy i porażki, a uwierz mi, na pewno się zdarzają, to chcą działać dalej, rozwijać się i osiągać kolejne stopnie w Wielu ludziom wydaje się wręcz, że są to osoby skazane na sukces. No i faktycznie jest w tym wiele prawdy. Natomiast ludzie biedni mają problem ze zdefiniowaniem celów, często zniechęcają się już pierwszymi trudnościami i generalnie wolą siedzieć i narzekać, niż zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Wśród wielu z nich nadal krążą obiegowe opinie, że pierwszy milion trzeba ukraść, a do majątku nie można dojść inaczej niż przez cwaniactwo i oszustwo. Takie myślenie do niczego nie prowadzi i nie pozwala na osiągnięcie bogactwa. Dlatego jeśli chcesz działać jako nowoczesny inwestor, zacznij od siebie. Porzuć malkontenctwo, wyznacz cele i działaj, a drogowskazem niech będzie hasło, że wygrywają tylko ci, którzy próbują. Musisz również pamiętać, że Twój sposób postrzegania pieniędzy jest głęboko zakorzeniony w Twoim wnętrzu i wynika z postaw, które miałeś okazję obserwować jako dziecko. To od tego, co słyszałeś w domu na temat pieniędzy, jak zachowywali się w odniesieniu do nich Twoi rodzice oraz jakie emocje im towarzyszyły, zależy w dużej mierze to, jaki masz do nich stosunek. Jeśli więc Twoi rodzice ledwo wiązali koniec z końcem i złorzeczyli osobom bogatym to prawdopodobnie w twojej podświadomości bogaci są zakodowani jako osoby złe. W związku z tym, nawet jeśli chciałbyś do nich dołączyć, to utrudnia ci to wewnętrzna blokada, z której często nie zdajesz sobie sprawy. Jeśli w twoim domu pieniądze były powodem kłótni pomiędzy rodzicami, to również postrzegasz je jako zło, bo wywoływały złe emocje i trudno się dziwić, że podświadomie robisz wszystko, żeby ich nie mieć. W takich sytuacjach nawet ludzie, którzy zarabiają bardzo dużo, mogą się pogubić i, mając w podświadomości złe wspomnienia związane z pieniędzmi, będą wydawać wszystko, co mają, byle tylko nie dołączyć do grona bogatych, których postrzegają jako tych złych. Jeśli zauważasz u siebie niektóre z wymienionych cech, to zachęcam cię do tego, byś zaczął od rozliczenia się z nimi. Jeśli marzysz o zmianie swojego życia, to zamiast marzyć, zacznij działać. Najpierw zastanów się, z czym kojarzą ci się pieniądze. Jeśli są to skojarzenia pozytywne, to dobrze, możesz przystąpić do działania, bo nie będziesz miał niewidocznego hamulca wewnętrznego. Jeśli natomiast myśli o pieniądzach wywołują u ciebie negatywne skojarzenia, to zastanów się dlaczego tak jest. Prawdopodobnie to wynik wcześniej wspomnianych obrazów, które zapamiętałeś z dzieciństwa. Przecież dzieci uczą się przez naśladownictwo, a to, co wynosimy z domu, zostaje w naszej pamięci na całe życie. Nie znaczy to jednak, że tego bagażu nie można się pozbyć. Wymaga to wykonania pewnej pracy, przyznania, że rodzice nie zawsze mają rację i przeprojektowania swojego patrzenia na świat. Jednak jest to możliwe, a od tego, jak szybko uda ci się zmienić swoje spojrzenie na kwestie związane z pieniędzmi, zależy to, jak szybko będziesz gotowy na osiągnięcie bogactwa. Coraz więcej mówi się także o tym, że duży wpływ na zachowanie ludzi ma otoczenie, w którym żyją. Przed chwilą dowiedziałeś się, że wiele zależy od tego, co słyszałeś i widziałeś w domu oraz od emocji, które były z tym związane. Twoje spojrzenie na świat było więc zdeterminowane przez twoje najbliższe otoczenie, a więc rodzinę, w której się wychowywałeś. Patrząc nieco szerzej, twoje najbliższe otoczenie ma wpływ nie tylko na to, jak postrzegasz pieniądze i bogactwo, ale także na wszystkie twoje działania. Jeśli otaczają cię wyłącznie osoby negatywnie nastawione do życia, które tylko czyhają na twoją porażkę, nie dziw się, że będzie ci trudno rozwinąć skrzydła, gdy nieustannie będą one podcinane. Trudno będzie realizować śmiałe zamierzenia, jeśli dzieląc się swoimi planami, usłyszysz, że to się nie uda i w ogóle lepiej, żeby wcale nie próbować, bo to i tak nie ma sensu. Prawdopodobnie okaże się to samospełniającą się przepowiednią, a ty, zdemotywowany, zaprzestaniesz kolejnych prób. Namawiam cię jednak do podjęcia trudu i do zmiany otoczenia. Bo pozytywne wsparcie, zwłaszcza na starcie, dodaje wiatru w żagle. Często jedynym remedium na demotywujące otoczenie jest jego zmiana. Oczywiście takie decyzje nie są łatwe, zwłaszcza gdy to właśnie najbliżsi mają na ciebie negatywny wpływ. Zauważ jednak, że z otoczeniem jest jak ze skrzynką jabłek. Gdy jedno z nich zaczyna gnić, to można je zostawić i pozwolić, by zainfekowało inne. Albo też wyrzucić, a wówczas pozostałe pozostaną zdrowe. Porównanie do skrzynki jabłek odpowiada również bezpośrednio sytuacji panującej kiedyś w moim zespole. Pracował z nami człowiek, który mimo że był skutecznym handlowcem, miał negatywny wpływ na mnie i na współpracowników. Dla dobra atmosfery i efektywności całego zespołu musiałem podjąć decyzję o jego zwolnieniu. Jeśli więc poważnie myślisz o tym, aby wypłynąć na szersze wody, opuścić swoje środowisko i marzysz o tym, żeby w efekcie stać się bogaty, to zacznij działać i szukać osób podobnych do ciebie. Ich cenne rady, wskazówki i zwyczajne ludzkie wsparcie pozwolą Ci iść prostą drogą do wyznaczonego celu, nawet jeśli napotkasz na niej wiele pułapek. Dzięki tym osobom zaczniesz zauważać, że twoje działania mają sens. Będziesz mógł na bieżąco konsultować swoje posunięcia, a dzięki spojrzeniu na nie z innej perspektywy, być może dostrzeżesz to, co do tej pory było niewidoczne. Takie wsparcie ma ogromne znaczenie, a najlepszym jego źródłem będą osoby, które mają już pewne doświadczenia i być może przeszły drogę podobną do twojej. Choć nikt nie może cofnąć się w czasie i zmienić początku na zupełnie inny, to każdy może zacząć dziś i stworzyć całkiem nowe zakończenie. Karl Barth. Jeśli rodzisz się biedny, to nie twoja wina. Jeśli umierasz biedny, to jest twoja wina. Bill Gates. Sam również miałem okazję się przekonać, zwłaszcza na początku swojej drogi, że niezwykle cennym doświadczeniem były szkolenia i spotkania branżowe, w których uczestniczyłem. Tam mogłem zobaczyć, że problemy, na które natrafiam a wierz mi, zawsze wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe są powszechne. Dzięki tym spotkaniom mogłem poznać sposoby radzenia sobie z trudnościami i wielokrotnie okazywało się, że nie taki diabeł straszny. Nie miałem, co prawda, jednego stałego mentora, który wprowadziłby mnie w meandry sztuki inwestowania w nieruchomości, ale jednak bardzo dużo skorzystałem na uczestnictwie w szkoleniach i seminariach. Pozwoliło mi to uczyć się na błędach innych i znajdować rozwiązania dla swoich problemów. Oszczędzałem w ten sposób swój czas i zmniejszałem liczbę porażek, dzięki czemu osiągnięcie sukcesu nastąpiło szybciej. Byłem mocno zmotywowany i chciałem zmienić swoje życie, dlatego krok po kroku realizowałem swoje zamierzenia. Osiągnąłem wyznaczone sobie cele, a teraz częścią własnych doświadczeń i wiedzy dzielę się z Tobą w tej książce. Jak widzisz, droga do bogactwa zaczyna się w głowie. Wiele jest dowodów na to, że nawet ogromne umiejętności i wiedza nie doprowadzą do sukcesu finansowego, jeśli twoje wewnętrzne ja nadal narzeka i podświadomie ściąga cię w dół. Dlatego Zacznij od zmiany schematu myślenia. Musisz porzucić myślenie o osobach bogatych jako o tych, którzy osiągnęli swoje cele dzięki nadprzyrodzonym cechom, zwanym przez wielu dotykiem Midasa. Musisz przestać myśleć o nich jako o tych, którzy cfaniakują i oszukują, bo tylko dzięki temu pozbędziesz się przekonania, że takie metody są jedynym sposobem osiągnięcia bogactwa. Jeśli będziesz w stanie zmienić swoje nastawienie do ludzi bogatych, zaczniesz dobrze o nich myśleć i postawisz sobie za cel dołączenie do nich, to zapewniam cię, że korzystając z wiedzy zawartej w tej książce, będziesz mógł do nich dołączyć. Twoje założenia są twoimi oknami na świat. Wyszoruj je od czasu do czasu, inaczej nie przejdzie światło. Isaac Asimov nie wystarczy jednak samo pragnienie osiągnięcia niezależności finansowej. Wiele osób o niej marzy, ale nie wszyscy ją osiągną. Zadziała tu zasada Pareto, która ma zastosowanie do wielu aspektów życia. Gdybyś zapytał ludzi, czy chcą być bogaci, to prawdopodobnie niemal wszyscy odpowiedzieliby ci, że tak. Gdybyś jednak dopytał, kto robi coś w tym kierunku, to zapewne jedynie 20% z nich miałoby konkretny plan, który doprowadziłby ich do celu. Pozostałe 80% pozostałoby na etapie marzeń. Mam nadzieję, że chcesz należeć do tej pierwszej grupy. Uwierz mi, że jest to możliwe. Musisz skupić się i działać, i krok po kroku osiągać kolejne stopnie tajemniczenia na drodze do bycia milionerem. Jeśli jesteś na to gotowy, to zapraszam do dalszej części książki, w której dowiesz się, jak stać się nowoczesnym inwestorem.